Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Trochę mokrzy. Ja wiem, no, zlało nas to troszeczkę, ale nie jest źle. Zaraz mam nadzieję, że nasi widzowie będą mogli zobaczyć to, o czym, co jest punktem wyjścia może tak do naszej rozmowy. 4 czerwca oficjalnie odsłonięcie muralu, który powstał na Szkole Podstawowej nr 50 Jagiellońska 7 w Warszawie. Co to za mural? Po co taki mural? Do kogo ma dotrzeć, pani Marto? Mural jest takim pomysłem na to, żeby ten pewien przekaz społeczny jakby wtopić w tkankę miasta. Może zamiast jakiejś kampanii billboardów, jakby zostawić coś trwale, oczywiście w super artystycznej formie, tak żeby mówiło do ludzi. Tematem tego muralu jest daj dziecku siłę. Tematem jest daj dziecku siłę i ta siła jak się ma wyrażać, w jaki sposób ma dotrzeć do tego dziecka i kto tę siłę ma mu dawać przede wszystkim? No właśnie, siłę dają relacje, relacje z ważnymi dorosłymi, czyli relacje z rodzicami, wspierające rodzice, rodzice rozumiejący, rodzice obecni, rodzice, którzy akceptują dziecko i którzy też potrafią je docenić. To jest taki bardzo ważny fundament, który dorośli mogą dać dzieciom. No i my właśnie w fundacji staramy się wspierać dzieci, ale też dorosłych, żeby taki fundament dawali. O tym wsparciu jeszcze będziemy mówić, ale najpierw, panie Wojtku, chciałabym zapytać, jak pan w tym projekcie się znalazł i co tutaj było dla pana inspiracją, żeby stworzyć takie, a nie inne dzieło? Na początku oczywiście się zgodziłem, jak dziewczyny z fundacji odwiedziły mnie w pracowni, mówię super, super pomysł i po wyjściu dziewczyn tak sobie uświadomiłem, w co ja się tak naprawdę wplątałem. Temat jest bardzo ciężki. Mm-hmm. Jeszcze jak dowiedziałem się, gdzie ma znajdować się mural, że na szkole podstawowej, to rozłożyłem ręce i przez tydzień podróżowałem sobie tutaj ulicami w Warszawie i zastanawiałem się, jak z tego wybrnąć, żeby było kolorowo, z pomysłem, ale przede wszystkim estetycznie, no bo to jest szkoła, tam mnóstwo fajnych dzieciaków się kręci i to nie może być przytłaczające, bo takie murale społecznościowe kojarzą mi się no, z misiem trzymanym przez dziewczynkę, która jest odwrócona gdzieś szaro, buro, ponuro, tak. Że stała się tragedia, że dziecko cierpi. No i na pomysł wpadłem na basenie, ponieważ ja raz w tygodniu wspieram panie nauczycielki moich dzieci i jestem, prowadzę dzieci z klasy moich chłopaków na basen. No i oni się kąpali i mówię, kurczę, połączymy to właśnie. Mhm. Jestem tutaj, czyli jakiś ssak morski, niedźwiedzica będzie symbolizowała mamę, bo w świadomości Polaków kojarzy się to z opiekuńczością, z takim ciepłem, ale jest to drapieżnik, który potrafi też skrzywdzić inne zwierzę i człowieka. Jakby, no to jest taka hybryda, mhm. że siła jest pokazana jako moc fizyczna, a rodzice, humbak i niedźwiedzica reprezentują i dobro, i opiekuńczość, ale też agresję, złość, przemoc, tak? No bo to są ssaki drapieżne. Tak. No i myślę, że fajnie, kolorystycznie udało się to ubrać tak, że na pierwszy rzut oka jest wesoło, pogodnie, optymistycznie. Jeżeli ktoś zagłębi się w temat, no to może być już różnie. No tak, no ale o to chodzi, żeby się zagłębić i żeby właśnie zwrócić uwagę na problem, o którym pani mówiła. Ale, panie Wojtku, nie jest to pierwszy projekt taki społeczny, który pan wspiera i w którym bierze pan udział. Nie jest to pierwszy, no murale tylko maluję w jakimś celu, są to przeważnie murale dla fundacji, ostatnio skończyłem mural dla Śląskiego Centrum Chorób Serca, gdzie misiek trzymający serce, które było dosyć anatomicznie namalowane, miało pobudzić do myślenia o przeszczepach dziecięcych. Też temat bardzo trudny na wejściu do oddziału dziecięcego, ale myślę, że też to jest taka forma kolorowa, że udało się przemycić tą treść, którą chcieliśmy w kolorowej formie. Ja dowiedziałem się, że według statystyk ten mural trochę zadziałał, bo ilość transplantacji dziecięcych wzrosła po powstaniu tego muralu. Była akcja marketingowa
Rodzice dowiedzieli się, tak, że można ofiarować część swojego zmarłego dziecka, żeby uratować inne dziecko. I rzeczywiście to zadziałało. Jeszcze jeden mural, teraz nie będę o szczegółach opowiadał, ale powstanie w Warszawie, też dla fundacji. Także no, staram się tymi moimi kolorowymi obrazkami robić coś dobrego. No i super, jeśli przynosi to jeszcze takie efekty, jak pan mówi, no to jest to genialne. Zresztą ten mural, które odsłonięcie będzie miało miejsce oficjalne 4 czerwca, nie jest pierwszym, jeżeli chodzi o fundację też. Tak, to jest drugi mural. Pierwszy mural powstał w Starogardzie Gdańskim i przedstawia on chłopca ze skrzydłami. Właśnie te skrzydła to taka jako symbolika właśnie takiej mocy, której można dać dzieciom, takiej siły, którą fundacja stara się dawać, tak? Poprzez różnego rodzaju formy pomocy, pomoc bezpośrednią, pomoc telefoniczną. Mamy telefon zaufania 116-111, do którego dzieci mogą zadzwonić. Pomagamy dzieciom, które też doznały krzywdy. No i właśnie staramy się też wzmacniać dorosłych rodziców i profesjonalistów. Rodziców przede wszystkim w dobrym rodzicielstwie, też w dobrym rodzicielstwie cyfrowym, czyli w tym, co jest teraz takim dużym wyzwaniem. Mhm. A czy to jest tak, że decyzja o takiej tematyce tego muralu, którego odsłonięcie będzie miało miejsce, przypominam, 4 czerwca, wynika z takiego waszego doświadczenia, że to jest ten moment, kiedy trzeba rodzicom bardziej intensywnie komunikować, że dzieci tego wsparcia potrzebują, czy opiekunom? Tak, myślę, że takie mamy czasy, że kontakt rodziców z dziećmi często jest niewystarczający. Jesteśmy zabiegani, rodzice mają mało czasu, czasem tych rodziców zastępują, nie wiem, ekrany, czy jakieś jakby inne rzeczy, obiekty, które nie dadzą nigdy tego, co da rodzic. I myślę, że jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na wartość więzi między rodzicem a dzieckiem i że ta więź naprawdę jest bazą, która później będzie jakoś owocowała w tym, jaki będzie ten człowiek, jak on sobie będzie radził w życiu. I że im wcześniej też powiemy, przepraszam, o tym rodzicom, tym jest szansa, że coś się zmieni. Mhm. A jak w tej chwili wygląda właśnie sytuacja? No bo wokół dzieje się dużo złego. To na pewno ma wpływ na relacje rodzice, opiekunowie, dzieci, na to, jak dzieci postrzegają otaczający nas świat. Czy ma pani takie poczucie, że dużo więcej osób do was się zgłasza? Tak. Myślę, że też dużo zrobiła pandemia, tak? Nie ukrywajmy, że pandemia była bardzo trudnym czasem, szczególnie dla młodych osób i dla dzieci. W ubiegłym roku wykonaliśmy 5000 konsultacji z dziećmi. 60000 połączeń, telefon 116-111 odebrał. Było ponad 800 interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i życia i zdrowia dziecka. Więc tak naprawdę ta pomoc jest niezwykle potrzebna i też no, czasy niestety się nie uspokoiły. Tak, mamy kolejne jakby niebezpieczne sytuacje i duże zmiany, które się dzieją. A to sprzyja chaosowi, sprzyja temu, żeby dotychczasowe sposoby radzenia sobie no, przestały działać, więc tak naprawdę duże wyzwanie przed nami, którzy pracują, którzy pomagają, ale też myślę, że przed rodzicami. Panie Wojtku, jak pan jako rodzic podchodzi właśnie i do tego typu projektów, które mają zwrócić uwagę na jakiś problem i jaki dla pana jako rodzica ten czas był czy jest? No bo jest to właśnie tak, jak mówimy, czas jednak trudny dla relacji jakichkolwiek, jakie mają miejsce w tej chwili. No ja po urodzeniu moich dzieci przeformatowałem zupełnie swoje życie i przestawiliśmy z Anią także pod dzieci, tak żeby jak najwięcej czasu spędzać z nimi, żeby pokazywać, że istnieje świat trochę inny niż podają nam media, niż widzimy przez ekrany smartfonów i tabletów. Staramy się ograniczać dostęp naszych dzieci do takiej formy rozrywki. No i dawkujemy im te informacje. Ja chcę, no to co robię, to też my rozmawiamy o tym, dlaczego tata maluje ten mural, że są dzieci, które potrzebują wsparcia, że nie każde dziecko ma obojga rodziców, nie zawsze tata czy mama przez pracę, którą wykonują, mogą tyle czasu spędzać ze swoimi dziećmi. Oni wiedzą, że są w komfortowej sytuacji, fajnie, że to doceniają i my cały czas rozmawiamy, no i tak jak każdy rodzic, staramy się chronić ich przed niebezpieczeństwem,
niebezpieczeństwami, tak? Przed wszystkimi na pewno się nie uda, no bo są w szkole publicznej, gdzie mają kontakt z różnymi dziećmi, no ale na razie jakby są, no są szczęśliwymi, fajnymi dzieciakami, no wprowadzamy ich w ten świat, który nas otacza tak powoli. A w świat staty wchodzą w sensie rysowanie, malowanie? Oni też, oczywiście, no teraz na Nocy Muzeów, na wystawie Nic nie jest dane nam raz na zawsze, Gustaw wykonał instalację, na której był pokazany wózek inwalidzki, czyli że zdrowie, życie, fizyczne, sprawność fizyczna nie jest nam dana raz na zawsze, a mój syn drugi, Ignacy, namalował obraz przedstawiający świnki tańczące na dynamicie, czyli gdzieś ta wojna się wdziera w ich świat, no i tak próbują odreagować. No to nie jest pierwsza ich wystawa zbiorowa, także oni przez to, że nie mają innej formy rozrywki, jaką jest telewizja, bo telewizora nie posiadamy, mają, no tak jak mówię, ograniczony dostęp do elektronicznych zabawek, no tworzą, cały czas pobudzamy ich do kreowania, no żeby się nie nudzili. Zdecydowanie, no super, genialnie. Pani Marto, oficjalne osłonięcie muralu, który dosłownie kilka dni temu został namalowany 4 czerwca i też to jest pretekst do tego, że tam odbędzie się piknik, no taki z okazji Dnia Dziecka i będzie można przyjść i, nie wiem, porozmawiać z jakimiś ekspertami, coś będzie działo. Tak, będzie warsztat dla rodziców i dzieci, który dotyczy tematu słowa mają moc, o docenianiu, o sztuce właśnie tych ważnych przekazów, których nie powinno zabraknąć w dobrym wychowaniu. I myślę, że będzie też wiele innych atrakcji. Bardzo serdecznie zapraszamy na to otwarcie i na ten piknik. No tak, i słowa mają moc w tym dobrym znaczeniu, ale też w złym, o czym dzieciaki mogą się przekonywać każdego dnia, prawda? Bo jednak w cudzysłowie dzięki właśnie nowoczesnym technologiom ten kontakt jest teoretycznie bliższy, ale też tak sobie myślę, może być chwilami bardziej raniący. Tak, myślę, że tak. I dlatego jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, że te słowa jednak ważą, że to nie jest tak, że coś powiemy i to gdzieś zniknie. Szczególnie w czasach internetu, gdzie rzeczywiście często coś zostaje i czasem może zostać na zawsze. Starajmy się o to wszystko dbać. Bo to tak, tak jak mówię, dobra i zła strona tego wszystkiego. Bardzo Państwu dziękuję. Przypominamy, szkoła podstawowa numer 50 Jagiellońska 7 w Warszawie. Tamten mural, jak widzieliście, już jest. Można oglądać oficjalne otwarcie, oficjalne odsłonięcie, o może tak, 4 czerwca i piknik z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję Wam pięknie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Kończymy Onet Rano naszą odsłonę samochodową, a już za moment Onet Rano Wiem. Tomek Sekielski ze swoimi gośćmi. Pięknie dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia.